Ogólnie to jakoś specjalnie nie słucham za dużo rapu i zawsze wychodziłem z założenia, że polski rap to gówno. Z paroma wyjątkami oczywiście, ale muszę wam przyznać, że ostatnio zakochałem się w twórczości Taco Hemingwaya i wraz z wyjściem jego albumu Jarmark czekałem z niecierpliwością na to, co ma do powiedzenia. Opinie krytyków co do Jarmarku samego w sobie, który ma odzwierciedlać polskie społeczeństwo, są bardzo sprzeczne. Niektórzy uważają, że jest zbyt płytki, inni, że właśnie w sam raz przez prostotę oddaje problemy polskiego społeczeństwa, ale ja nie do końca o tym chcę dzisiaj rozmawiać. A o tym, co dziś sobie właśnie uświadomiłem i co mocno mnie zszokowało, a mianowicie fakt, że Jarmark w jednym z utworów nawiązuje do samospalenia protestującego mężczyzny w 1968 roku w Polsce. O czym nie mówi się zbyt wiele i zbyt głośno i co zostało przez ówczesne władze PRL-u skutecznie wyciszone. Dziś, 8 września, mijają 52 lata od tamtego wydarzenia, więc ten film to hołd oddany tej sprawie i sprawdzenie, czy aktualna Polska to nadal ten sam Jarmark, jak wtedy. A we wszystkim z tej strony Pio, a wraz ze mną przeanalizować tę sprawę pomoże nam mój znajomy z kanału Shop Demaskuje, na którego kanał oczywiście serdecznie zapraszam. Tak więc, zacznijmy. Najpierw omówię ogół albumu Taco i jakie problemy przedstawia. Potem pozwolę Shopowi poopowiadać trochę wam o sprawie samospalenia z 68 roku, a potem dokończę pieprzycie o albumie. I spokojnie, nie będę jakoś specjalnie długo przedłużać. Chyba. Zapraszam. Filip Szcześniak, szerzej znany jako Taco Hemingway, to postać pewnie znana wszystkim oglądającym ten materiał. Styl jego wypowiedzi i sprytne teksty podbiły bowiem serca ogromu słuchaczy. Raper ma tendencję do wypuszczania niespodziewanie swoich albumów przedpremierowo. I tak też zrobił tym razem z Jarmarkiem, który udostępnił dla szerszego grona mniej więcej dwa tygodnie temu jakoś, 28 sierpnia 2020 roku. A zaledwie parę dni temu wypuścił kolejny album o nazwie Europa, którym jednak dzisiaj nie zajmiemy, mimo że to też ciekawy kąsek. Jarmark to pierwsza płyta od 5 lat Taco, która nie mówi o nim samym. Większość jego kawałków była bowiem mocno scentralizowana wokół jego przeżyć, osobistych refleksji i historii życiowych. Jarmark jednak zajmuje się stricte problemami społecznymi w Polsce. Dlatego wiele osób na start obwieściło Filipa wieszczem Polski. To już chyba jednak podlega osobistej opinii, bo mimo że raper dotyka naszych osobistych problemów, to jednak Jarmark nie jest albumem najwybitniejszym. I chyba o to właśnie chodzi. Utwory są proste i trzymają się swojej konwencji. Są szare, ponure i ani grama w nich pozytywnych odczuć. Takie realia prezentuje nam Taco, wbijając nam szpilę za szpilą, wytykając niekiedy bardzo osobiste problemy. Sam autor mówi nam, że spędzał wiele czasu nad każdym utworem i nie były one w żadnym wypadku spontaniczne, a dokładnie przemyślane i każdy tyczył się konkretnego, narzuconego tematu. I tak jak mówię, nie są to tematy, które jakoś super zmienią twój światopogląd. To sprawy, które były tak naprawdę wałkowane przez wiele lat i towarzyszą nam na co dzień. Sam po przesłuchaniu pierwszy raz polskiego tanga, czyli utworu promującego, albo miałem takie, no, narzeka, ale nic nowego w sumie nie mówi. I o to tutaj chodzi, bo nic nowego się w tym momencie nie powie, bo to od nas zależy, czy zrobimy z tym coś nowego i czy coś zmienimy. A że przy okazji do utworów tupie nóżka, to już inna sprawa. Okej, to teraz wchodzimy do tego segmentu, w którym zaczynam po kolei mówić o utworach, albo rzucać jakieś banalne refleksje. Gówno. Nie będzie po kolei, nie będzie ułożone, nie ma porządku. Osobiście chciałem ułożyć jakoś te utwory w jakimś większym szyku, więc podzieliłem je wstępnie na dwie grupy. Utwory osobiste, które dotykają konkretnych tematów, mogących mieć bardziej osobisty wpływ na ludzi. Nimi zajmę się na początku. I utwory ogólne, które dotykają szerszych sfer. Nimi zajmę się na koniec i to w sumie na nie powinniście czekać najbardziej. Nie chcę nic sugerować, ale no. Choć tak jak myślę, to jednak każdy z tych utworów tyczy się kogoś konkretnie. Ale tak jak mówię, chcę to jakoś pogrupować. Nie podoba się, że nie po kolei? W sumie mam to w dupie. Tak więc zacznijmy od początku. Czyli od 6 ostatnich utworów w albumie. Albumie Jarmark. Tańczył na tacy, błyszczące 2 złotówki, remont plebanii, bo nie wszyscy są porówno równi. 2 złotówki, on mi ten sen. 2 złotówki, on mi ten sen. 2 złotówki, on mi ten sen. Zacznijmy od czegoś prostego. To według mnie jest najprostszy i jednocześnie jeden z bardziej płytkich utworów w zestawieniu, bo tyczy się jednego z najbardziej oczywistych tematów w kontekście cyrku zwanym Polską, a mianowicie tyczy się Kościoła katolickiego i tego, jak niektórzy jego przedstawiciele żyją w rozpuście, indoktrynując społeczeństwo, a samemu nie stosując się do żadnych norm, które narzucają innym. Możliwe, że to dlatego, że jestem dość obeznany w temacie, a możliwe, że dlatego, że po prostu tak jest, ale osobiście uważam ten utwór za dość monotematyczny. Tak jak następny na liście, czyli... Nie mam
stresu, na nic nie mam czasu. Dla ciebie nie mam czasu, dla nich nie mam czasu. Ten utwór to w ogóle nie jest po kolei w zestawieniu i nie w temacie, bo trudno mi zrozumieć jego sens, oprócz tego, że rzeczywiście autor próbuje dystansować się od toksyn społeczeństwa, krytyki i... Nie mam czasu. Ta, nie mam za dużo do powiedzenia tutaj. Byłem tylko dzieckiem, hajsy od dziadka na giety. Wstyd mi. W sumie to każdy ma sekret. Nie każdy wrzuca go w werset. Każdy nowy buch to karma powraca jak getback. Wychowała nas pornografia. Wychowała nas pornografia. Wychowała nas pornografia. Wychowała nas pornografia. Większość z nas w domu ojciec, matka. Ale w tych tematach zawsze chowała nas pornografia. Te dwa utwory na pewno uderzają dość blisko wiele osób, dlatego chciałem je zestawić koniecznie ze sobą. Zarówno POL Smoke i WNP mówią o uzależnieniach i o spaczeniu rzeczywistości. POL Smoke jest kolejnym utworem, w którym Tako nawija o jego uwolnieniu się od uzależnień, narkotyków i tego, że jednak wbrew pozorom narkotyki szkodzą. Wow, serio? Nie wiedziałem. Przekaz jest banalnie prosty, ale ubrany w takie słowa, że rzeczywiście trafia do ludzi i sprawia, że chcą o tym rozmawiać. Tak samo jak WNP, czyli skrót od wybrzmiewającego w refrenie wychowała nas pornografia. Niektórych na widowni teraz przeszły ciarki, wiem, i w sumie się nie dziwię, bo zarówno materiały pornograficzne, jak i wychowanie seksualne są mimo wszystko tematem tabu w większości domostw. Utwór bardzo dobrze pokazuje, jak zmienia się światopogląd młodego człowieka i jak przemysł pornograficzny i brak dobrego wychowania w zakresie edukacji seksualnej wypacza jednak postrzeganie rzeczywistości, co niestety właśnie w Polsce jest bardzo powszechne. Chciałeś mieć żywot jak w reklamie. Pan lektor zawsze wiedział jak żyć. Dokąd iść? Ten utwór to rollercoaster. Wydaje mi się, że tematycznie jest jednym z najmocniejszych i bardzo szokuje słuchacza. 1990s Utopia to dosłownie przedstawienie tytułowej utopii lat 90. Nuklearna rodzina, mąż, żona i dwójka dzieci. Przy czym całość okraszona jest motywem niespełnionych marzeń rodem z reklamy telewizyjnej, czego dowiadujemy się w refrenie. Mąż chce się rozwijać i zarabiać, a żona pragnie szczęścia dla swojej rodziny. Niestety ich małżeństwo radosnym nazwać bynajmniej nie można. Lata 90. były rokiem przełomowym. Polska dopiero co obaliła komunę i większości ludziom wydawało się, że to najlepszy czas na ustabilizowanie swojego życia. Ślub, dziecko, prawdziwy dom. Niestety, niektórzy podjęli wesołe decyzje zbyt szybko i pochopnie, co skutkowało zwiększoną ilością rozwodów. W naszej historii jednak nie mamy rozwodu. Mamy natomiast przemoc domową, mamy syndrom sztokholmski, gdy żona godzi się na to, by mąż ją bił i nadal go kocha, mimo że podświadomie pragnie, żeby w końcu zniknął z jej życia raz na zawsze. Ostatecznie jednak nie wytrzymuje napięcia i po odprawieniu dzieci do szkoły, a męża do pracy, podcina sobie żyły w wannie żyletką Gillette. Taką jak w reklamach, które obiecywały jej idealne życie. Myślisz szwindel pieprzony, ale musi stać, mówić proszę, pini zielone. Pini zielone. Licencjaty oraz inne dyplomy, żeby teraz stać, mówić proszę, pini zielone. Pini zielone. Następny utwór również tyczy się niespełnionych marzeń i opowiada o perypetiach wykształconego człowieka, który mimo licencjatów i dyplomów pracuje jako kelner, a obywatele posiadający duży majątek patrzą na niego z góry, bez poszanowania dla jego osoby i zawodu. Cała historia pisana jest właśnie z perspektywy kelnera, który krytykuje burżuazyjne zachowania klientów, przywołując na przykład temat podziału Polski na Polskę A i Polskę B, czyli tych lepszych i tych gorszych. Nic się tak nie klika jak fake news, to fakt, ale w sumie to w dotyku jak fake boob. Z daleka może jest jakiś sens tu, ale podejdź trochę bliżej, czar pryska na wejściu. Robią gwiazdy live'y, popatrz na celebrytów, jaki fajny. Każdy mówi rzuć swoją pracę, szukaj własnej prawdy, a na koncie dobry milion za reklamy, fanty, ey. I tutaj przechodzimy do utworu Influenza i głównego tematu tego filmu, czyli samospalenia Ryszarda Siwca w 1968 roku. Ale zanim o tym, pomówmy o utworze, bo sam w sobie jest według mnie cudowny i umieściłem go po środku tego materiału właśnie dlatego, że na dzisiejsze czasy jest to temat zarówno globalny, jak i osobisty. W utworze Tako bezpośrednio krytykuje postawy i postacie celebrytów, influencerów, przepraszam, ale mam od razu odruchy wymiotne, jak wypowiadam to słowo. W każdym razie w utworze Filip na przykład trafnie uderza w przemysł filmowy w naszym kraju, nawiązując do tematyki filmów takich jak 365 dni, który obfituje w relatywizację gwałtu i sceny manipulacji seksualnej. Ponadto, no, wulgarny humor nie należy do tego najwyższych lotów, nie oszukujmy się. Tako określa wypociny influencerów i internetowych person jako marnowanie czasu i przyjemność dla jego mózgu masochisty. Wielokrotnie przytacza tematy ruchów antyszczepionkowych,
trochę także teorii co do koronawirusa, 5G, tragedii w Smoleńsku, płaskiej ziemi, World Trade Center czy zabójstwa JFK. Przy czym w sumie warto wspomnieć i przytoczyć, że pierwszy mixtape Taco Hemingwaya właśnie miał tytuł Who Killed JFK z 2011 roku, kiedy jeszcze grał pod pseudonimem Food Villain. Najostrzejsze wersy według mnie jednak rzuca w influenzie Gruby Mielski. Nie wiem, czy przeczytałem jego ksywkę dobrze. Nie wiem. Do niego właśnie należy druga zwrotka utworu. I to w niej właśnie pada nawiązanie do roku 68 i tragedii Ryszarda Siwca, która się tam wydarzyła. Raper śmieje się, że jak na ironię, wiele lat później jedyne co kojarzy nam się z nazwiskiem Siwiec to Natalia Siwiec, której, cytuję, bełkot sprawił, że ludzie zapomnieli o samospaleniu mężczyzny i licznych hołdów dla niego, takich jak utwór Krzyk duetu Problem. Ale co do samego wydarzenia, oddaję głos Shopowi z kanału Shop Demaskuje. Oto nasz hołd. Ja z kolei osobiście nie przepadam za Taco, tak więc opowiem wam o czymś znacznie głębszym i mrocznym wobec tej całej historii. Bowiem dziś, dokładnie 52 lata po fakcie, po kilkunastu latach zamilczenia w okresie PRL, skupię się na smutnym losie Ryszarda Siwca i tego, w jaki sposób doszło z jego strony do absolutnie heroicznego wyczynu na dłuższą metę dla historii Europy Centralnej. Więc kim był Ryszard Siwiec? To na rok całego wydarzenia, czyli 1968, były żołnierz Armii Krajowej, rozwiązanej po powstaniu komunistycznej już Polski, filozof i księgowy, również zacięty działacz na rzecz wolności słowa i z całą pewnością antykomunista. Brał udział w licznych akcjach ówczesnej siatki podziemia antyrządowego, wydając tym samym wiele własnoręcznie zrobionych antykomunistycznych ulotek, niejako publikacji, podpisanych jako ja, Jan Polak. Mimo przedwojennego, dość elitarnego jak na owe czasy wykształcenia, biorąc pod uwagę czystkę wśród inteligencji i generalnie wśród ludności na ziemiach Polski podczas wojny, odmówił nauki w szkolnictwie wobec niechęci do indoktrynacji młodzieży papką propagandową. Więc w jaki sposób doszło do tego, że tak ambitny, wykształcony i całkiem inteligentny człowiek skończył w tak smutny sposób? No więc dla Ryszarda Siwca z perspektywy tamtych czasów ostatnia nadzieja na życie w nieco wolniejszym kraju właśnie waliła się przed oczami. Należy wyjaśnić jedno. Ten specyficzny okres PRL, jak i całego ZSRR, był nieco agresywny dla zwykłych ludzi. Cenzura w natarciu, obywatele wciąż nieźle indoktrynowani, telegramy szyfrowane i wszystko czytane, przepisywane i streszczane przez urzędnika, rozmowy telefoniczne podsłuchiwane. Generalnie nie żyło się za dobrze, a nawet przez jedno złe słowo o władzy można było skończyć spałowanym na lokalnym dołku milicji. Zawsze łatwo jest niektórym oceniać historię i czyny ludzi z dzisiejszej perspektywy, siedząc w wygodnym łóżku bądź fotelu przed ekranem nowego smartfona bądź dużego monitora. Nikt wtedy nawet nie śnił o tym, co będzie się działo w stoczniach w Gdańsku i w Gdyni, a później i w całym kraju. Żyć i działać trzeba było tu i teraz. I właśnie wchodząc w skórę Siwca, to, co wtedy działo się na Czechosłowacji, było szansą na liberalizację Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i szansę na socjalizm z ludzką twarzą. Na kraj, w którym ludziom będzie żyło się lepiej, bo będą oni wreszcie bardziej wolni. Ale co działo się na Czechosłowacji i dlaczego w końcu Siwiec dokonał tego samospalenia? No więc to wszystko jest bardzo powiązane. Na Czechosłowacji lokalne władze właśnie zadecydowały poniekąd o pewnej rewolucji, by dać obywatelom to, czego tak bardzo pragnęli obywatele wszystkich państw ZSRR, czyli dać im szansę łyknięcia nieco wolności. Będących wtedy w ruchu reformach tamtejszych rządów, niecenzurowanie mediów było dopiero początkiem. Reformy na Czechosłowacji zakładały też większą swobodę przemieszczania się, większą wolność słowa, czy też ograniczenie możliwości tajnej policji, czyli takiego SB. To oczywiście nie podobało się innym rządom państw komunistycznych, gdyż mogło oznaczać dalej napięcia wśród społeczeństw i wymuszanie właśnie na tych innych rządach podobnej liberalizacji prawa, tym samym utraty władzy, co było wtedy wśród komunistycznych polityków absolutnie nie do pomyślenia. Dlatego też niejaki Układ Warszawski, czyli po prostu organizacja militarna zrzeszająca wojska większości państw bloku wschodniego, w tym niesamowicie potężnej Rosji, rozpoczął operację Dunaj, która to właśnie była ingerencją wojskową w reformowany ustrój Czechosłowacji, mającą za zadanie zastąpić tamtejszy rząd bardziej przyjaznym polityce Wielkiego Brata Rosji i innym totalitarnym rządom państw komunistycznych. Motywacją Ryszarda Siwca było więc pokazanie wyraźnego sprzeciwu zwykłego, szarego człowieka wobec bratobójczej walki przeciwko zwiększaniu swobody ludzi w państwach bloku wschodniego. Bo gdyby takiej militarnej interwencji nie było, komunizm mógłby potencjalnie upaść wcześniej, bądź komuniści mogli się nieco szybko opamiętać i tak bardzo nie inwigilować obywateli. W taki oto sposób 8 września 1968 roku na Stadionie Dziesięciolecia, na Dożynkach w Warszawie, gdzie zgromadziła
zgromadziła się cała masa ludzi z całego kraju wraz z dyplomatami z różnych państw komunistycznych, Siwiec poświęcił swoje życie, by zawalczyć o słuszność wolności człowieka. Niestety ingerencja militarna jednak się nie zatrzymała. Operację Dunaj, mimo protestów innych państw współpracujących z ZSRR, wciąż można było uznać raczej za udaną, a o Ryszardzie Siwcu przez długie lata wszyscy niby zapomnieli. Ludzie na tyle bali się władzy i naruszenia spokoju własnego życia, że większość kamer i aparatów odwróciła się od wyczynu Siwca, a nagrań z tego incydentu, mimo całego tabunu mediów z różnych krajów, jest dziś niewiele. To zapomnienie sprzyjało też propagandzie Służby Bezpieczeństwa i aparatom propagandy PRL, których to narracją było wtedy, że Siwiec to był łajdak, pijak i miał problemy psychiczne. Jedynym pozytywem tej historii jest, że Siwiec został chociaż pośmiertnie po upadku komunizmu upamiętniony w Polsce, w Czechach i na Słowacji przez odpowiadające lokalne władze. Ryszard Siwiec zostawił po sobie nie tylko tak odważny i heroiczny wyczyn z cudowną, ale przerażającą historią, ale nieco straszne i zwyczajnie smutne taśmy obok swojego testamentu, gdzie ostatecznie błagał o opamiętanie się na przyszłość komunistyczne władze. Do władców i właścicieli Związku Radzieckiego, do mas pracujących, chłopów i robotników Związku Radzieckiego, do literatów, intelektualistów Związku Radzieckiego, do młodzieży, przyszłości wszystkich narodów. Nie ma ceny, której nie warto by zapłacić, żeby taki ustrój nie zapanował nad światem. Ludzie, ludzie, opamiętajcie się, młodzieży, przyszłości narodu. Nie daj się mordować co 20 lat, żeby na świecie zapanowały lub nie zapanowały rozmaite izby. Nie daj się mordować, żeby taka czy inna grupa ludzi zdobyła władzę totalną. Ludzie, którzy nie zapomnieliście jeszcze najpiękniejszego słowa na ziemi, matka! Ludzie, w których może jeszcze tkwi iskierka ludzkości, uczuć ludzkich, opamiętajcie się! Usłyszcie mój krzyk, krzyk szarego, zwyczajnego człowieka, syna narodu, który własną i cudzą wolność ukochał ponad wszystko, ponad własne życie. Opamiętajcie się, jeszcze nie jest za późno. Zbliżamy się już do końca zestawienia, a przed nami pierwszy singiel albumu, czyli... Nauczyciel cię nienawidzi, jeżeli jesteś trochę inny. Ten kraj to jedna wielka podstawówka, jej murów nie opuścisz nigdy. Panie to wyjście, to utwór, który ostro krytykuje nastawienie Polaków do ich własnego państwa i samych siebie. Taką nazywa Polskę jedną wielką podstawówką, której murów nie opuścimy nigdy. I dalej kontynuuje to w refrenie, w którym podmiot liryczny robi test DNA, żeby dowiedzieć się, czy aby na pewno genetycznie pochodzi z Polski. Z tego kraju, który tak bardzo go nienawidzi. Zostaje okrzyczany słowami pokroju... Na co stoicko odpowiada, że... Sorry, nie mogę, bo jestem stąd. Ten refren pokazuje zarówno bierną stronę Polaków chcących zmiany, jak i takich, którzy mają tę zmianę za przeproszeniem w dupie. Jedni chcą uciec, nie przyznawać się do Polski, ale nie wprowadzają zmian. Drudzy, zbulwersowani narzekaniem, każą spadać tym pierwszym, ale sami również mają gdzieś zmiany, bo przyzwyczaili się do takiego stanu, w jakim żyją. Więc zamiast zmieniać kraj, jego obywatele biją się między sobą, czego przykłady widzimy na co dzień w mediach, na ulicach, w wiadomościach. W każdej zwrotce Tako wymienia ludzi, którzy cię nienawidzą. Opisuje jad, jaki panuje wśród Polaków i nienawiść, którą toczą wobec siebie. Jednocześnie pewnie prorokując, że część jego słuchaczy będzie zbulwersowana i krytycznie podejdzie do jego twórczości. No, skoro mu się nie podoba, stoi i narzeka na wszystko, to niech wypierdala, jak sam nie chce nic zmienić. Filip jednak odpowiada. Jednak to, co może zrobić, to przemówić do sumień Polaków w najprostszy możliwy sposób. I tym samym przechodzimy do polskiego tanga, czyli jak na moje synonimu zajebistości w tym całym jarmarku. Tako wypuścił ten utwór dzień przed ciszą wyborczą, z bardzo śmiałym teledyskiem i tekstem, i jeszcze śmielszymi 8 gwiazdkami na koniec, które zapewne sami wiecie, co znaczą. Cały utwór to jeden wielki protest przeciwko aktualnym porządkom rządów Polski. Tako zaczyna od mówienia o sytuacji kraju w latach 90., mówiąc, że nasz kraj, mimo wyzwolenia, nadal jest pod nieudolnymi rządami. Sama nazwa Polskie Tango nawiązuje do tanga Mrożka, w którym w jednym z fragmentów autor skupia się na motywie brutala powalającego na kolana słabszego kolegę, każąc mu siedzieć cicho, nie podskakiwać i uważać, co mówi. To będzie dobrze.
Tak Taco postrzega Polskę, mówiąc, że przestał w nią wierzyć, jak w świętego Mikołaja, którego notabene kolorystykę przyjmuje flaga naszego kraju. Dalsza krytyka sprowadza się do tego, że rząd poklepuje obywateli po plecach i stara się zawęzić ich horyzont. Tutaj wchodzi genialna wstawka rapera Łony, który śpiewa: w opozycji do jednego ze swoich wcześniejszych kawałków, w których z kolei śpiewa: swoją drogą, Łona jest arcymistrzem lirycznym w kontekście rapu i sam jego występ, choć bardziej w formie easter egga, jest cudownym nawiązaniem samym w sobie. Dalej słyszymy o propagandzie rządowej, która spłyca tematykę płciowości i seksualności, mówiąc, że gender to moda, a ruch LGBT jest ideologią, co doprowadza do ich znacznej dyskryminacji w społeczeństwie, jednocześnie przykrywając te tematy problemem nagonki na zbyt duże wykorzystywanie węgla w kraju. Okej, okay, fajnie. Tak czy siak, Bóg z nami, chuj z wami, trzy zdrowaśki, alleluja i do przodu jazda z kurwami, o! Ostatnie dwa wersy natomiast stanowią kwintesencję zaściankowego podejścia rządzących i ironizują ich podwójne standardy. Z jednej strony dbają o naród, a z drugiej nie mają do niego za grosz poszanowania. Oto właśnie jest nasze polskie tango. Zauważyliście chyba jednak, że pominąłem jeden utwór. A w zasadzie trzy utwory składające się w jedną całość. I zrobiłem to z premedytacją, aby zaprezentować je w formie konkluzji na koniec. Przed państwem... Łańcuch jest trzyczęściowym utworem. Każdy zaczyna się wypowiedzeniem nazwy danego rozdziału przez lektora Tomasza Knapika i rapowaną historią zarzucaną przez Taco. Łańcuch jest tutaj metaforą społeczeństwa i tym, jak poruszenie jednym oczkiem łańcucha powoduje poruszenie i efekt motyla na całą skalę narodu. Zaczynamy od niemiłego kioskarza, który warczy na studenciaka, który z kolei naprzykrza się pani w sklepie, która następnie podżega ksenofobię i obraża Dimitriego, ukraińskiego kierowca Ubera, który potem żartuje sobie z pasażera, który obruszony wychodzi do pracy w korpo i zdenerwowany zwalnia jednego ze swoich pracowników, starszego pana Antoniego, który w swoim smutku i beznadziei zatrudnia się w kiosku. I tak oto łańcuch zaczyna się od nowa. Łańcuch nienawiści i braku miłości między obywatelami. To co dajesz, wróci do ciebie. W outro poszczególnych części utworów śpiewa Artur Rojek, emanując patosem, tak, ale jednak prawdziwie mówiący o tym, że nienawiść jest ślepa, a jad sączony przez przypadkowych ludzi sprawia, że wszystkich ludzi współobywateli człowiek traktuje jak jedno wspólne zło. Mdli go od kłamstwa, ale w takim kraju przyszło mu żyć. W kraju, w którym są podziały, jedni innych wyganiają za granicę, w kraju, w którym człowiek musi spłonąć, by go zauważono. W kraju, w którym rząd ignoruje sprawy obywateli, influencerzy i pornografia edukują dzieci, a ciężko zarobione pieniądze pobożnych obywateli trafiają na remont plebanii. Dla ciebie coś znaczyć nie znaczy nic dla mnie. Według mojej osobistej opinii Jarmark jest dobrym albumem, do którego każdego utworu mógłbym się na spokojnie pobujać na parkiecie i mam nadzieję, że za paręnaście lat wrócimy do Taco i jego skrzętnych obserwacji polskiego społeczeństwa. Mam jednak nadzieję, że za te paręnaście lat tematy poruszane w albumie nie będą aktualne. Tylko wtedy dowiemy się, czy nasz kraj rzeczywiście jest takim jarmarkiem, jaki Filip opisuje, czy to po prostu rzeczywistość drwi sobie z naszych wyidealizowanych pojęć o idealnym społeczeństwie. Jak zawsze, dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że nie przynudzałem z tym streszczeniem utworów za bardzo, ale naprawdę chciałem, żebyście mieli pełen obraz tematyki albumu i jednak, żeby tym mocniej wybrzmiała każda z historii. Jeśli spodobał Ci się ten materiał, to oczywiście zachęcam do zostawienia pozytywnej oceny pod tym filmem. Koniecznie wejdź też na kanał Shop Demaskuje, bo jego pomoc była nieoceniona i chłop robi genialną robotę. No i oczywiście, jeżeli czujesz się hojny, to zostaw subskrypcję u mnie i u niego. To będziemy naprawdę mega wdzięczni. A możesz być pewien, że dostaniesz jeszcze więcej ciekawych i mrocznych materiałów, które na pewno przydadzą Ci się na chłodny, nudny wieczór. Tak więc, to był film o Taco Hemingwayu, naszym wspólnym jarmarku i hołd dla Ryszarda Siwca. Ja jestem Pio, do zobaczenia kiedyś.